Potrzebny jest prawdziwy diabeł. A kogo tu znowu diabeł?
Santa Maria, to diabeł! We własnej osobie jestem Mefistofelesem. Możecie mi mówić Mefisto, słyszałem, że mnie szukacie. No tak, bo... Spokojnie, nie ma się czego bać. Jestem naprawdę przyjaźnie usposobiony. Chętnie pomogę. Z natury chcę się zaprzyjaźnić z ludźmi, że tak powiem, na wieki. Mój kolega twierdzi, że zabierzesz jego komputer. Ja? Zabierać komputer? Ale skądże znowu? Wręcz przeciwnie. Mógł rozdawałbym komputery. Ale mój tata twierdzi, że wysłał go właśnie do diabła. Mój drogi, gdybym miał wszystkie rzeczy, które ludzie wysyłają do diabła, to urządziłbym niezłą wyprzedaż. Wystawiłbym Allegro albo założył własny serwis. To jest myśl. Niestety, nie mam twojego komputera, ale chętnie pomogę ci go odnaleźć. Pomyślmy, możemy sprawdzić Wulka. Wulka? Zwariowałeś? Chcesz zgubić te biedne dzieci? Idź precz, siła nieczysta. Ale nie panikuj. Niektórym ludziom wydaje się, że my mieszkamy w wulkanach, bo jest tam ciepło i wrzucają tam różne rzeczy. Ale oczywiście to absurd, bo po co mielibyśmy tam mieszkać? Skoro jest tam wyjątkowo nieprzyjemnie. Znaj jednak moje dobre serce. Mamy tu jeden wulkan. Nazywa się Etna. Możemy go sprawdzić. No to ruszaj. O nie! Nigdzie nie jedziemy. Ja protestuję i nie pozwalam. Nie, tak z diabłem nigdy nie kończy się dobrze. W sumie ja też nie mam ochoty na przechadzki z diabłem. Oj tam, jaki znowu pan? Ja chcę tylko pomóc temu biednemu chłopcu odnaleźć się w komputer, żeby mógł znowu grać, ściągać, czatować. O mamma mia, co robić, co robić? Może na policję zadzwonię? Racja, dzwoń i powiedz, niech przyjeżdżają, diabeł porwał dzieci. Kocie, zastanów się, kto potraktuje na poważnie informacje o diable. To my już lecimy, żegnam. Nie możemy ich zostawić. Ja zadzwonię na policję. O, a co to takiego? Co to jest za budynek? To katedra Świętego Piotra, nic specjalnego. Nic specjalnego mówisz? To może wejdźmy do środka. To stolica apostolska. Tutaj mieszka głowa kościoła. Więc nasz drogi Mefisto boi się tego miejsca jak... diabeł święconej wody. Dosłownie. He, he, he. Dobre, jak diabeł wody święconej. A kiedyś jeszcze mi ten ty potrzebny. Zmiatają się obojga. To Wojtek i Klara nie szukali, znaleźli. To ich wybór. Ciebie nie trzeba szukać, ty się sam znajdziesz. I w dodatku ukradłeś komputer. Ale ja nie mam nic wspólnego ze zniknięciem tego komputera. Wyjątkowo nie ma czarnych tych swoich diabelskich palców. Jak to nie? A kto go namawiał? Jeszcze tylko 5 minut. Tego Facebooka to szybko przejrzysz. No ściągnij jeszcze jeden kawałek. Skończ ten lewer. I wyłączysz. I tak pięć minut zmieniało się w godzinę. A mama coraz bardziej się denerwowała. No tak, a lekcje nieodrobione, na sprawdzian nienauczone. Ale marchewki na jajka posadzone. Dziwisz się, by ci ten diabeł tego diabła zabrał? Nie słuchaj jej, głupie gadanie. To niby moja wina. Gdy w szkole coś takiego mówili, to byś słuchał. A ze mną tam to co się dziwić, sam wybrał. Kocie, czy ty nadal nie rozumiesz, że to takie powiedzenie jest, wysłać coś do diabła? Ale to przez... rodzice go schowali, ale to prawda, przez tego kusiciela! Nie słuchaj, jest, znalazła się mądrala jedna, to pewnie ona zabrała twój komputer, skoro tak dobrze się w tym orientuje. Sorry, Sobo, ale ten komputer jest naprawdę dla mnie bardzo ważny. Nie mogę odpuścić, skoro zaszliśmy już tak daleko. Wow, co to za miasto, kanały, gondole. Jakbym miał net, to bym sprawdził, co to za miejsce. O, patrz, ta dziewczyna ma tableta. Chodź, zapytamy. Ale do tego raczej nie potrzeba komputera. Nie? Widzisz, to był świetny pomysł. Może pozwolić się zagować na Face'a. Przepraszam, czy wiesz może jak nazwać
jest to miejsce, które nie znam. Oczywiście, to Wenecja, a ja jestem Ania. Wow, to super tablet. Mogę zobaczyć? Wójtek, nawet się nie przedstawiłeś. Nie szkodzi. Proszę zobacz, właśnie sprawdzałam plan miasta. Chciałam znaleźć ciekawe miejsca w Wenecji i dowiedzieć się, jak tam najlepiej dostać. Przyjdę tutaj, nie chcę ci robić awantury. Jest komputer i siedź, to super sprawa. Rzeczywiście, wiecie, ten diabeł coraz mądrzej mówi. Super sprawa, jeśli się z niego rozsądnie korzysta. Podróżuję po Włoszech i zwiedzam ciekawe miejsca. Byłam już w Rzymie, widziałam Kolosseum, teraz czas na Wenecję. Super! I tak co wiesz, podróżujesz? Nie, z rodzicami, ale pozwalają mi też zwiedzać samej. Bo nie zawsze interesują nas te same rzeczy. Oni poszli teraz na kawę, a ja postanowiłam pospacerować wzdłuż kanału. Potem spotkamy się i popłyniemy do domu. Słyszysz, Wojtek? Tak, jasne, już idziemy. Co ty tam znowu przeglądasz? A nie, idę to tylko na chwilę. Na chwilę? Ha, 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 tak samo mówi moja kuzynka. O, widzisz? Tam siedzi. Mówię wam, jak jej komputer, to komórka. Ona chyba nic nie widziała we Włoszech, bo przez cały czas gapi się w ekran. Marta, Marta! Tak? Już idziemy? Tak? Nie, nie idziemy. Chciałam, żebyś kogoś poznała. To Klara, Wojtek, a to... Pozwól, że się przedstawię. Jestem Sowa. To chyba tak samo widać. To, że ja jestem kotem, a ten tam to diabeł. Diabeł? Ale on mi kogoś przypomina. Ja? Ale skoro znowu to pomyłka. Na pewno mi przypomina. Twarz podobna do takiego jednego, z którym gadałam na czacie. Podsunął mi super grę. Przez tydzień nie odchodziłam od komputera. Więc to na pewno był on. A wiesz, jak ja tak teraz o tym myślę, to ja też cię znam. Podsunąłeś mi świetną stronkę ze śmiesznymi filmikami. Pół nocy przy tym spędziłem. Tylko potem dostałem pałę z matmy, bo miałem się uczyć. Że tak powiem, diabeł tkwi w szczegółach. A i zaczynam rozumieć, dlaczego rodzice zabrali ci komputer. Ty po prostu jesteś uzależniony. Co za bzdur! Nie można być uzależnionym od komputera. Miło było was poznać, Marto. Do zobaczenia w sieci, a my musimy już lecieć. Nie możemy ich zostawić! Sowa, musimy coś zrobić. Diabeł ewidentnie chce sprowadzić Wojtka na złą drogę. Tak, wiem. Zresztą to nie nowość. On się nigdy nie pojawia przypadkowo. A najgorsze jest to, że ludzie w ogóle nie zauważają jego działań. Nigdy nie sądziłam, że to powiem, ale dziś muszę. Sowa ma rację. Musimy im dać nauczkę. Jeśli mogę coś zasugerować, to... Zobaczmy twoją ciotkę. Kocie, właśnie miałam to powiedzieć. Klaro, wyprowadź zaklęcie i przywołaj swoją ciotkę. Dobrze, tylko... Nie pamiętam zaklęcia. No to może zadzwoń. Ostatnio ciotka uwierzyła w technologię. Nawet zaprzestała używania szklanej kuli na rzecz komunikacji na rzecz smartfona. Rzeczywiście, wciągnęła się. Faktycznie prościej będzie. A tu jesteś! Jak nic masz ślady, żadnej telewizji i komputera. Wiem, wiem, ciociu, ale to było naprawdę ważne. Już ja wam pomogę! Wracać mi do domu! Wszyscy! No dobrze, ale Wojtek, trzeba go ratować z rąk diabła! Diabeł? Więc to jednak prawda. Czy nie chodzi czasem o tego przebiegłego Mefisto? Właśnie o niego! A więc ja wyjaśnię. Wojtek myśli, że diabeł zabrał jego komputer, ale to rodzice mu go schowali, bo za dużo przy nim siedział. Ale to akurat sprawka tego głosiciela. I teraz diabeł chce pomóc Wojtkowi znaleźć komputer, żeby go jeszcze bardziej uzależnić. Oszaleje! Chyba lepiej. Ale ciociu, pomożesz nam, co? Jest jeden sposób, aby odciągnąć Wojtka od komputera. Ale jak? Ja próbuję cały
się zainteresował czymś Martę i nic nie działa. Jest jedna rzecz silniejsza od komputera. Jaka? Zastanówcie się, co w bajkach sprawia, że księżniczki się budzą, a książęta przemieniają z żart w pięknych młodzieńców. No całunek? Poniekąd to miłość. Wojtek musi się zakochać. Łatwo powiedzieć! Sorry, że się wtrącam, ale zainteresowaliście mnie tą rozmową. Bo ja chyba wiem, jak Wojtek może się zakochać. Jak? To proste. Przez sympatię.pl. Chodzisz, poznajesz i jest miłość. No nie wiem, czy to do końca działa. Raczej wchodzisz, poznajesz kogoś i nic z tego nie wychodzi. Trochę skąd możesz wiedzieć, z kim tak naprawdę piszesz? Trochę mnie przestraszyliście tym diabłem. Też chcę pomóc. Trzeba to rozegrać w sposób tradycyjny. Po pierwsze, Aniu, ty zabierasz swój tablet. Po drugie, Marta, ty odciągasz diabła z kotka, żeby nam nie przeszkadzał. Ale co ja mam zrobić teraz? To ja się boję diabła, a jak stąpnie coś do mnie? Wystarczy, że spytasz go jakąś nową grę na tableta, a on już sam ci wszystko powie. Ale pamiętaj, że to wszystko są jego kłamstwa. Nie daj się wciągnąć. Postaram się. A teraz przydałaby się romantyczna atmosfera. Hop! Abrakadabra, mała psienka, niech się pojawi tu kamienka! O mamma mia, co się dzieje? Gdzie mój stragan? Co to znaczy? Zamieniłam go chwilowo w kamienkę. Jeśli pozwolisz, musimy się pozbyć tego diabła, a w zasadzie diabelskiego nałogu komputera. Od tego diabła służę pomocą. To świetnie! Będziesz kelnerką, a teraz przydałaby się piękna panna. Abrakadabra, połowa paska i z czarownicy jest super laska. Ja? Nie udawaj, przecież to widać, że Wojtek ci się podoba. Nieprawda! Nie ma czasu na kłótnie, działajmy! Powtórzmy wszystkie punkty. Po pierwsze, Ania, ty zabierasz swój tablet. Po drugie, Marta, ty odciągasz diabła od Wojka. Po trzecie, Klara czaruje Wojka. Do dzieła! Sorry, że mam przeszkadzał, ale potrzebuję mój tablet. Czekaj, musimy tu skoczyć jeszcze jedną rzecz. Przykro mi, muszę go zabrać, rodzice wracają. Nie, no jasne. Co ty? Na pewno możesz się poczekać. Nie mogę, a ty się nie wtrącaj. Nie, no jasne. Spoko, dzięki. Ania zrobił. Trudno ci odnaleźć piwką. To nikt ci go nie zabrał. Marta, twoja kolej, bo nam uciekną. Przepraszam pana, panie diable, mam pytanie, nie teraz, ale chodzi o tą grę na mojej komórce. Nie mogę jej zrozumieć, chyba sobie odpuszczę. Odpuścisz? Wykluczony. Wojtek, zaczekaj, muszę chwilę porozmawiać z Martą, no wiem. Ale mój komputer! No, Klara, idź do niego. No dobra, już. Wojtek? Tak? Wiesz co, coś zaradzimy z tym komputerem, chodź, pogadamy o tym, może tu, co? Witam. Zapraszam. Może dwie porcje lodów proponuję. Delicie mam przepyszne. Poprosimy. Lampa! Zapal lampę! Robi się późno. Zapalę lampę. Klaro, myślisz, że jeszcze zobaczę kiedyś swój komputer? No jasne. Mi się wydaje, że to rodzice cię go zabrali, ale jak zobaczą tę poprawę w szkole, to cię go oddadzą. No jasne, ale jak ja poprawię te wszystkie poły w szkole? Mogę ci pomóc, jeśli... Naprawdę? No jasne, w końcu jesteś moim przyjacielem. Klaro, zauważyłaś, jak tu pięknie? Przecież my znowu jesteśmy w Rzymie. No jasne, tylko ty nie zauważyłeś. No, to ja zauważyłem. Myślę, że już nie będziemy tu przeszkadzać. Chyba wygraliśmy, przynajmniej Wojtek przestał mówić o komputerze. Ratujcie! Ratujcie! Ja już nie dam dłużej rady z tym diabłem! Czekaj, muszę ci jeszcze pokazać jedną rzecz. Nie! Ja nie chcę już więcej grać! Mefisto, uciekaj! Nic tu po tobie! No, no! Ja jeszcze mam sprawę z Wojtkiem. Wojtku, możemy już iść. Nie, wiesz co? Ja już chyba sobie odpuszczę. Idziemy z Klarą zwiedzić konsolę. No co ty? Przecież miałam na Wikipedii. Nie! Ja już mam dosyć kłopotów przez komputer! Słyszałeś? Nikt tu nie chce! A z komputera można korzystać rozsądnie, jeśli ty nie myślisz nam w głowę. Nie wpuszczaj diabła do komputera, bo niepotrzebnie czas ci zabiera. No dobrze, dobrze, już sobie idę. Niestety to prawda. Dlaczego?
niego, przecież wygraliśmy. Teraz tak, ale on zawsze będzie próbował. Miejcie się na baczności. Uważaj zwłaszcza, siostro i bracie, z kim się umawiasz czasem na czacie. A gdy cię kusi kolejna kielka, uważaj, diabeł zaplecił serka.